ta nagroda należy się pracownikom Warburg, pracownikom Siemens, bo to oni powinni odbierać tą nagrodę i im serdecznie dziękuję. Gratulujemy. Nagroda w konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Szkoła podstawowa w Gliniance. Trzymam pierwszą nagrodę w kategorii ochrony środowiska za projekt PPP Wiązownej. Przypomnę, że chodzi o realizację 5 obiektów oświatowych, w tym 4 dużych szkół. Co warto podkreślić, otrzymaliśmy także nagrodę specjalną od internautów za ten projekt. Jest to dla nas bardzo cenna nagroda, zwłaszcza w tej kategorii, ponieważ strategiczne cele Siemens są związane z obniżeniem emisji, z ochroną klimatu, z ochroną środowiska, a tutaj właśnie zostaliśmy docenieni w projekcie, w którym zarządzanie energią, obniżenie czy optymalizacja zużycia energii jest jednym z podstawowych zadań tego projektu. Jest to formuła PPP. Projekt polega na tym, że generalnie jest współpraca pomiędzy partnerem publicznym, partnerem prywatnym. Inni docenili to, co dokonaliśmy wspólnie z naszymi partnerami. To jest jakby też motywujące, ale pokazuje, że ścieżkę, którą obraliśmy, była właściwa. Jest to obiekt na miarę XXI wieku i o to nam chodziło. Życzyłabym wszystkim dyrektorom, żeby mogli pracować w takim obiekcie jak nasz, wszystkim uczniom, żeby mogli rozwijać się, nabywać wiedzy, umiejętności w tak nowoczesnym budynku.